Półmetek kadencji zarządu województwa małopolskiego, czyli co zmieniło się w Małopolsce w ciągu ostatnich 2 lat. Najlepsze przedsiębiorstwa społeczne w Małopolsce nagrodzone. Mija rok od momentu, kiedy marszałkiem Małopolski został Jacek Krupa i 2 lata od ostatnich wyborów samorządowych. Na półmetku swojej kadencji zarząd województwa przedstawił najważniejsze osiągnięcia i inwestycje, jakie w tym czasie zostały zrealizowane. Małopolska rzeczywiście zmienia się bardzo szybko. Eurostat, czyli organizacja, instytucja, która dokonuje badań gospodarczych w Europie, uznała, że Małopolska jest w czołówce, jest jednym z 28 najlepiej rozwijających się regionów w całej Unii Europejskiej, a że Małopolska jest po prostu europejskim regionem przedsiębiorczości. Taki tytuł dostaliśmy od Komisji Europejskiej. Tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2016 oznacza, że nasze województwo jest nie tylko jednym z lepiej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej, ale też może stanowić wzór pod względem wykorzystania funduszy unijnych. Te ostatnie 2 lata to głównie zamykanie starej perspektywy finansowej po wyborach parlamentarnych, gdy Polsce obniżono rating, przez wtedy zmieniły się relacje wartości euro do złotówki. To spowodowało, że musieliśmy zakontraktować dodatkowych projektów na kwotę ponad 100 milionów złotych. Udało się tą operację bezpiecznie przeprowadzić, tak aby żadna złotówka z Małopolski nie musiała wracać z powrotem do Brukseli. Oczywiście ta operacja się udała. W 100% zakontraktowaliśmy środki finansowe z perspektywy 2007-2013. Jednym z najważniejszych punktów polityki samorządu województwa jest budowa zintegrowanego systemu transportu zbiorowego, którego oś mają stanowić 3 linie szybkiej kolei aglomeracyjnej. Nowoczesne pociągi co pół godziny w godzinach szczytu, zupełnie inna jakość, rewolucja na torach. Ale to mało, to nie są tylko pociągi, ale to jest cały zintegrowany system komunikacyjny dla naszych mieszkańców. To jest związane z parkingami Park and Ride, ze ścieżkami rowerowymi, ze spinaniem w jeden spójny system innych rodzajów komunikacji, a więc busów, a więc komunikacji miejskiej w Krakowie, w Tarnowie, w Nowym Sączu. Dla tych, którzy poruszają się po naszym regionie samochodami, także są dobre informacje. Małopolska realizuje największy w historii program budowy dróg. W małopolskim planie inwestycyjnym zarezerwowano na ten cel aż 1 600 000 000 zł. W ostatnich latach powstało 15 obwodnic miast w naszym województwie. Do końca 2023 roku zbudowanych zostanie 14 nowych. Małopolska stawia też na ścieżki rowerowe. Jesteśmy absolutnym liderem w budowie ścieżek rowerowych w Polsce. Mamy w planie do 2018 roku 650 km ścieżek rowerowych. Mamy zrealizowanych w tej chwili blisko już 200 km. No a w planie dalszym do 2020 to będzie 1000 km. Drugiego takiego regionu w Polsce nie ma. Jazda na rowerze sprzyja zdrowiu, ale jeszcze bardziej wpływa na niej jakość powietrza, którym oddychają Małopolanie. Walka o czyste powietrze w regionie w ostatnich latach staje się coraz bardziej zdecydowana. Antysmogowa uchwała, która jednoznacznie określiła, aby w Krakowie zaprzestać palenia nie tylko węglem, ale również drewnem, wchodzi w życie od 1 września 2019 roku. Jest aktualizowany program ochrony powietrza. Aktualizacja i szerokie konsultacje, które trwają do końca listopada, już wskazują na jeden zasadniczy element. Musimy w województwie małopolskim zaprzestać montowania pieców słabych, tych pieców kopciuchów. W tym roku po raz pierwszy w historii Małopolski mieszkańcy decydowali o tym, na co zostanie wydane 6 milionów złotych. Dokładnie tyle wynosiła pula pierwszej edycji budżetu obywatelskiego Małopolski. Pierwsze 46 projektów w tym roku zostało wybranych i teraz i w kolejnym roku zostaną one zrealizowane. Liczymy, że tych projektów będzie więcej, że aktywność obywateli będzie jeszcze wyższa, no bo sami się organizują przy okazji tych prac, namawiając swoich sąsiadów, swoich przyjaciół, wszystkich Małopolan do tego, aby uczestniczyli w głosowaniu, jak wydać pieniądze. Półmetek kadencji może podsumować także Sejmik Województwa Małopolskiego.
W ciągu ostatnich 2 lat Sejmik Województwa Małopolskiego, a więc nasz parlament regionalny, obradował 30 razy na całodziennych sesjach. Podjęliśmy ponad 400 uchwał. Do najważniejszych zaliczyłbym uchwałę o zakazie palenia węglem i drewnem w Krakowie, a także ustanowieniu nagrody Veritatis Splendor imienia Jana Pawła II oraz uchwałę Sejmiku Województwa Małopolskiego wzywającą Zarząd Województwa i Agencję Mienia Wojskowego do zamiany terenów celem przygotowania największej naszej przyszłej inwestycji budowy filharmonii w ramach Centrum Muzyki. Obecna kadencja zarządu i Sejmiku Województwa Małopolskiego będzie trwać do listopada 2018 roku, czyli do następnych wyborów samorządowych. Pod koniec października poznaliśmy małopolskich liderów przedsiębiorczości społecznej. Konkurs 6 lat temu zainicjował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Podstawową zaletą firm społecznych jest to, że tworzą warunki do tego, żeby osoby, które mają gorszą sytuację startową, do tego, aby odnaleźć się na rynku pracy, mogły rzeczywiście skutecznie, efektywnie wykonywać swoje zadania zawodowe. Korzyścią wynikającą z funkcjonowania firm społecznych jest także to, że wpisują się one w pewne lokalne uwarunkowania. Działają w gminach, w powiatach, w poszczególnych miejscowościach, identyfikując potrzeby mieszkańców i świadcząc im usługi. Tegorocznym małopolskim liderem przedsiębiorczości społecznej została krakowska spółdzielnia niewidomych Sanel. Spółdzielnia zatrudnia blisko 90 pracowników z różnym stopniem niepełnosprawności. Osoby niedowidzące, niewidome i głuchonieme. Nasze stanowiska pracy są dostosowane w zależności od niepełnosprawności. Teraz przyszliśmy na maszyny, które są bardziej nowoczesne. Są to maszyny skomputeryzowane z nowoczesną technologią. Ręczną produkcję również w dalszym ciągu wykonujemy z tego względu, żeby osoby, które ją wykonują, nie zostały wykluczone społecznie, zawodowo, tylko żeby czuły się potrzebne w tym, co robią. Osoba nie mająca możliwości pracy nie spełnia się, nie zagubiony jest człowiek. Ja przynajmniej mam pełność pełnowartościowego człowieka, mając taką pracę. Spółdzielnia została wyróżniona m.in. za autorskie pomysły w zakresie ułatwień dla niepełnosprawnych. Takim przykładem jest wymyślona i skonstruowana w spółdzielni specjalna maszyna do produkcji mopów, którą obsługuje pan Tadeusz. Ja jestem osobą zupełnie niewidomą. Kiedyś pracowałem ręcznie, a teraz jestem bardziej wydajny, mimo że się posunąłem w wieku i może w możliwościach. Więcej mogę zrobić. Jestem potrzebny po prostu. W działalności spółdzielni kapituła nagrody dostrzegła też działania na rzecz integracji różnych środowisk. Od 3 lat nawiązaliśmy współpracę ze specjalnym ośrodkiem szkolno-wychowawczym z ulicy Praskiej imienia Kornela Makuszyńskiego. Jest tam młodzież niepełnosprawna intelektualnie. Odbywają u nas praktyki. Staramy się te środowiska zintegrować, żeby poznali się nawzajem, żeby nawzajem zobaczyli swoje wady, zalety i żeby potem przenieśli to do życia społecznego. Kapituła konkursu przyznała także 2 wyróżnienia. Spółdzielnia Socjalna Przystań z Raciechowic otrzymała je za wyjątkowo umiejętne łączenie działalności ekonomicznej i celów społecznych. Spółdzielnię 5 lat temu założyła gmina Raciechowice i Ochotnicza Straż Pożarna w Kwapince. Dziś spółdzielnia zatrudnia 20 osób. W środowisku wiejskim miejsce pracy dla kobiety to nie jest proste miejsce i jeszcze na miejscu, bo to jest bardzo ważne. Tworząc takie miejsca pracy, mieliśmy przede wszystkim na uwadze to, że to musi być tu lokalna społeczność i ona ma tutaj znaleźć miejsca pracy. Pewność jest tych ludzi, że przychodząc tutaj do pracy, będą tą pracę miały i to nie jest praca na dzisiaj. To nie jest praca na jutro, to jest praca na czas nieokreślony. Ważną częścią działalności spółdzielni jest prowadzenie pensjonatu w Kwapince, znajdującego się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. Pensjonat jest bardzo ważnym elementem działalności naszej spółdzielni, dlatego że my tutaj zarabiamy. Ponadto przyjeżdżają do nas grupy zorganizowane, przyjeżdżają osoby indywidualne, przyjeżdżają wycieczki, wizyty studyjne. Tym samym my poznajemy nowych ludzi, nawiązujemy nowe kontakty. 2. wyróżnienie otrzymała spółdzielnia socjalna Okno na Świat w Słopnicach. To wspólne przedsięwzięcie gminy Słopnice i fundacji KTO – Kultura, Troska, Otwartość, skierowane do kobiet ze środowiska wiejskiego.
Spółdzielnia ułatwia godzenie tym kobietom obowiązków rodzinnych z obowiązkami zawodowymi. My tutaj stosujemy na przykład elastyczne godziny pracy, zadaniowe czasy pracy. Kobieta na przykład, która powraca po urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim, ma możliwość wykorzystania na przykład mniejszej części etatu, a później znowu ma na przykład możliwość powrócenia do tego pierwotnego. Spółdzielnia zatrudnia 8 kobiet. Jej główna działalność opiera się na świadczeniu usług opiekuna dziennego dla dzieci do lat 3.